kochani, witajcie w kolejnym odcinku programu. 11 listopada, Święto Niepodległości. Jest dobry czas, żeby porozmawiać sobie o relacji władzy i tych, którzy tej władzy podlegają, w rozumieniu suwerenności, tak? Chciałbym w związku z tym wrócić do tego, co mówiłem tydzień temu, w drugiej części programu, otóż do tych 95 tez Kościoła Mocy, które zostały zaprezentowane w ostatnim odcinku. I tam to jest przezabawne, jak ludzie, znaczy, okej, okay, żebyście mnie dobrze zrozumieli, przezabawne w tym znaczeniu, że jest to trochę taka tragikomedia. Jak ludzie, którzy całkowicie w praktyce i w swoich naukach głoszonych odchodzą od istoty reformacji, od tego, o co chodziło w reformacji, po co w ogóle zaistniała reformacja, po co Luter zaczął to wszystko i czy rzeczywiście wraz z Lutrem stricte zaczęła się reformacja, odchodzą od tego wszystkiego, a jednocześnie powołują się na rzeczy, które dokonały się w tej reformacji. Biorą pewne rzeczy symboliczne i próbują na tej symbolice odgrywać taki emocjonalny teatrzyk, prezentując całkowicie sprzeczne z reformacją tezy. Całkowicie sprzeczne. A mówię oczywiście o tym przybijaniu tez do drzwi kościołów w Warszawie. A kochani, kiedy Luter przybijał tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze, Luter tak naprawdę nie myślał o reformacji, nie myślał o tym, że cokolwiek, jakiś ruch się zacznie, nie myślał, że nastąpi pęknięcie w kościele zachodnim, i że część kościoła zachodniego odłączy się od Rzymu, idąc w kierunku ad fontes, czyli tego, co zaprzecza de facto, czy czemu zaprzecza de facto Kościół Mocy. A kiedy Luter przybijał tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze, do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, to nie było nic niezwykłego, bo ludzie dzisiaj mają tendencję patrzeć na to jako na jakieś bardzo niezwykłe wydarzenie. Tam, prawda, nikt wcześniej niczego tam nie zrobił, nikt nigdy wcześniej niczego na te drzwi nie przybił. Otóż, kochani, przybijano, to była tradycja szeroko rozpowszechniona, że na drzwiach takich kościołów przybijano wiele ogłoszeń. To był taki, no nie chcę powiedzieć słup ogłoszeniowy, ale swego rodzaju miejsce, gdzie na przykład przybijano informację, że komuś zginął prosiak, komuś, nie wiem, coś tam innego się stało, tak? I takich ogłoszeń było przybijanych masy na takie drzwi. Więc kiedy Luter przybił swoje tezy, to nie było nic nadzwyczajnego. Zresztą Lutrowi też nie chodziło o to, że ja teraz idę, przybiję te tezy i rozpoczynamy reformację. Absolutnie. To, co Luter chciał osiągnąć, to chciał w pewien sposób, użyjmy takiego słowa, zareklamować Uniwersytet w Wittenberdze, ponieważ był to nowy uniwersytet, powstały niedawno, Luter tam został profesorem, więc chciał rozpocząć debatę, która de facto rozreklamowałaby ten uniwersytet. Oczywiście nie przewidział skutków tego wtedy jeszcze, tak? Skutków tego, co zrobił. I rzeczywiście doszło do debaty, tak zwana dysputa lipska, albo debata w Lipsku, która miała miejsce w 1519 roku. Stanęli naprzeciwko siebie Andreas Karlstadt, który był dziekanem teologii właśnie w Wittenberdze, a po drugiej stronie stanął Johann Eck. Johann Eck stał się później nemesis Lutra w pewnym stopniu, aczkolwiek w niektórych rzeczach się zgadzali pod koniec swojego życia. Niektórych, szczególnie tych dotyczących Żydów. Debata się rozpoczęła i miesiąc po rozpoczęciu tej debaty dołączył do niej Luter. I kochani, tam to co zrobił Eck na początku, wydaje się, że trochę Lutra przeraziło. Ponieważ z jednej strony Eck pokazał, gdzie Luter stanął, w którym miejscu Luter stanął, ale też w jakiś sposób uprzytomnił, że Luter wcale nie był początkiem reformacji.
ponieważ odnosząc się do tez Lutra, które z naszego punktu widzenia, kiedy dokładnie przestudujemy, wyglądają na bardzo, bardzo wyważone i spokojne i jednocześnie bardzo, niektórzy mówią, że Luter mógł przecież próbować przeprowadzić reformację w duchu świętego Franciszka, tak? Reformę Kościoła w duchu świętego Franciszka. I myślę, że taki duch mu przyświecał na początku, ponieważ te tezy tam zawarte, rzeczywiście one były bardzo zrównoważone i wskazywały na papieża jako na autorytet, na jego pozycję, tak? Jako taką rzeczywiście, którą papiestwo sobie przypisywało. To później, po Exsurge Domine, nastąpił ten taki faktyczny podział i rozdział. Natomiast to co Eck uświadomił Lutrowi, było to, że Luther stanął w tym samym miejscu, w którym 100 lat wcześniej stał Hus. Dokładnie 100 lat wcześniej stał Hus, a przed Husem stali inni. Więc Luther stał się takim symbolicznym początkiem reformacji. Jego tezy przybite stały się symbolicznym początkiem reformacji, aczkolwiek nie były rzeczywiście materialnym początkiem reformacji, ponieważ sama reformacja sięga o wiele, 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 wiele wcześniej. Tak? Wcześniejszych ideologii. Ludzi, którym zależało de facto na tym, żeby Kościół się zreformował, żeby Kościół nie popadł w stagnację, żeby Kościół nie odszedł od właściwego apostolskiego nauczania, bo Kościół Rzymu ma tendencję do udowadniania swojej sukcesji apostolskiej w linii władzy, tak? W linii imion, że ktoś tam ordynował kogoś tam, ten kolejny ordynował kogoś tam, ten kolejny ordynował kogoś tam i w ten sposób jest jakby przekazywana sukcesja apostolska, czyli Kościół katolicki dopatruje się sukcesji apostolskiej de facto we władzy przekazywanej kolejnym pokoleniom biskupów i starszych. Natomiast to, na co wskazała reformacja i późniejszy rozwój tej reformacji, późniejszy rozwój teologii w ramach reformacji, wskazała, że sukcesja apostolska leży nie tam, a w przekazywaniu czystej i prawdziwej nauki apostolskiej. Tak, czyli przekazujemy cały depozyt apostolski kolejnym pokoleniom i to jest sukcesja apostolska. Także to są jakby dwa różne pojęcia, które używają tego samego sformułowania, ale zupełnie inaczej ono jest definiowane. Dwie różne strony. I ta debata tak naprawdę między Lutrem i Eckiem rozpoczęła cały proces, ponieważ w Lipsku większość sprzyjała Eckowi, więc wydaje się, jakoby Eck wygrał całą debatę, tym bardziej, że wnioski z debaty lipskiej przesłano do Paryża i do Erfurtu na dwa uniwersytety. Paryż oczywiście stanął po stronie Ecka, Johanna Ecka, natomiast Erfurt milczał. To doprowadziło z kolei tak naprawdę do wydania przez papieża Leona X, dobrze pamiętam, bulli Exsurge Domine, która ekskomunikowała Lutra za jego poglądy. W związku z tym Luter znalazł się poza kościołem i tak naprawdę tu nastąpił podział. Ponieważ to, co de facto Luther dotknął, a co nawet nie znał sobie z tego sprawy, była kwestia autorytetu. Była kwestia sola scriptura kontra sola ecclesia. To był zasadniczy problem dla Rzymu. Także jakiś augustiański mnich z prowincjonalnej części Niemiec podważa autorytet biskupa Rzymu, wtedy już praktycznie niekwestionowany w całym kościele. I nie tylko zresztą w kościele, ale również w wymiarze cywilnym. Tak samo. A to oczywiście prowadzi do rozłamu. Ale widzicie, istotą problemu jest to, że odwołujemy się do sola scriptura. Tylko pismo. Nie papież i jego magisterium i magisterium Kościoła, czyli papież wraz ze wszystkimi biskupami,
którzy posiadają tak zwaną sukcesję apostolską w rozumieniu Rzymu, ale sola scriptura, tylko pismo. I teraz zobaczcie, 504 lata później, po przybiciu tych tez w Wittenberdze i 502 lata po debacie lipskiej, czy dyspucie lipskiej, ktoś ponownie przybija, czy przykleja, nieważne, tezy do kościołów w Warszawie, próbując rozgrywać emocjonalnie teatr swego rodzaju, a jednocześnie zaprzeczając sola scriptura. I sobie to dzisiaj zobaczymy bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Pamiętacie te tezy? O ile nie pamiętacie, przypomnę, dwie tezy. One się bardzo wiążą z sola scriptura. Bardzo się wiążą z sola scriptura. I zaraz sobie to zobaczymy. Pierwszą tezą jest teza 72 z całej tej serii tych 95 tez, które Kościół Mocy umieszczał w warszawskich, czy na drzwiach warszawskich kościołów. Ta teza 72 brzmi tak. Bóg nie rządzi ziemią. Władzę nad nią przekazał człowiekowi. I wiąże się z tym od razu oczywiście teza 73, która mówi tak. Bóg nie jest suwerenny wobec stworzenia. Wszelka jego ingerencja w stworzenie odbywa się poprzez wiarę człowieka w łaskę Boga. Czyli innymi słowy, Bóg nie jest suwerenny wobec swojego stworzenia. Jakiekolwiek przejawy ingerencji Boga muszą się dokonywać poprzez tych ludzi, którzy wierzą w jego łaskę, więc de facto ingerencja Boga wobec jego stworzenia może się odbywać tylko za zgodą tych, którzy wierzą w niego. Bóg jest ograniczony wolnością człowieka. To jest cały czas ta sama teza, ta sama śpiewka od początku do końca i mimo, że w tych tezach Kościół Mocy zaprzecza humanizmowi, twierdzi, że humanizm jest zły, ale to jest wykwit humanizmu, kochani. I przerażająca jest niekonsekwencja w myśleniu. Z jednej strony pokazujemy, że tak, humanizm jest zły, nie definiując humanizmu. Jaki humanizm mamy na myśli? Natomiast z drugiej strony bierzemy tak naprawdę humanizm oświeceniowy z jego libertyńskim pojęciem wolnej woli, wkładamy go do Biblii i tworzymy tego typu tezę. Bóg nie jest suwerenny wobec swojego stworzenia. Bóg potrzebuje zgody swojego stworzenia na cokolwiek. Bóg, ponieważ dlaczego? Ponieważ Bóg nie rządzi ziemią, przekazał władzę człowiekowi. W którym miejscu i gdzie i kiedy? Tak? Gdzie Bóg przekazał władzę człowiekowi nad ziemią? Bóg powiedział, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. W związku z tym z tego czerpie się ideę, że Bóg nie rządzi, człowiek rządzi. Nieprawda. Absolutnie nieprawda. Człowiek ma zarządzać, tak? Czynić sobie ziemię poddaną, ale suwerennym władcą wszystkiego jest Bóg. I nigdy nie przestał nim być. Całe stworzenie do Niego należy. Pismo Święte o tym wyraźnie mówi. Właśnie. Pismo Święte o tym wyraźnie mówi. I to jest problem, wydaje mi się, dla tego Kościoła bardzo, bardzo mocny. Zresztą chyba nie tylko dla tego Kościoła. To, co wcześniej mówiłem o kościołach liberalnych, tak samo. Znaczy kościołach, które przyjmują teologię liberalną, o to mi chodzi. Która całkowicie odrzuca nadprzyrodzony charakter Pisma Świętego. Spójrzmy zatem na przykłady Pisma Świętego. Czy rzeczywiście te tezy, które stawia Kościół Mocy, Kościół Artura Celońskiego i jego współmałżonki, gdzie oni są podobnoż apostołami, prorokami, Bóg wie czym tam jeszcze, rzeczywiście ma rację. Czy Bóg nie jest suwerenny? Czy człowiek rządzi niepodzielnie tą planetą i aby Bóg mógł cokolwiek zrobić na tej planecie, wobec kogokolwiek, musi mieć zgodę jego lub osób przynajmniej wierzących. Pierwszy przykład, kochani, na który chcę zwrócić waszą uwagę, to jest Księga Hioba, rozdział 23, wersety 13-14, gdzie czytamy w ten sposób.
Lecz on jest niezmienny. Któż go odwróci? Czego bowiem jego dusza zapragnie, to czyni. Bo on wykona, co postanowił o mnie. U niego jest wiele takich przykładów. Zwróćcie uwagę, to są słowa Hioba o Bogu. O Bogu Jahwe. I Hiob zaczyna od stwierdzenia, lecz on jest niezmienny. Hebrajski tekst mówi Wehu ve'echod. On jest w jednym. Dosłownie. To jest użyty przymiotnik echad. Jeden. W tym znaczeniu tutaj chodzi o to, że on jest taki wyjątkowy. Że on jest jeden wyjątkowy. Stąd tłumaczenie niezmienny. W znaczeniu, że jest jeden, jedyny taki, że nie ma innego takiego. Tutaj też oczywiście tłumaczenie jest swego rodzaju interpretacją, więc kiedy, ponieważ mowa jest, że Bóg czyni to, co zapragnie i na pewno to wykona, wobec tego jest w tym postanowieniu niezmienny, a że jest wyjątkowy, więc jest niezmienny. To jest też odwołanie się do, kochani, do tekstu Jakuba. Zwróćcie uwagę, tekst Jakuba, brata pańskiego, rozdział 1, werset 17, mówi tak. Wszelki dobry dar i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje do Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. To są teksty, ten tekst z Jakuba i wyraźnie wskazuje nam na to, że Bóg jest niezmienny, rzeczywiście. Że nie ma w nim żadnego zróżnicowania. Tam tekst grecki używa słowa paragale. Żadnego, tak? Tam i drugiego zwrotu też używa tropes, jako zwrotu, obrotu, przemiany. To są słowa synonimiczne. Nie ma w nim absolutnie żadnej zmiany. Nawet, jak mówi tutaj pismo, nawet cienia zmiany u Jakuba, w tekście jakubowym. Nawet cienia zmiany. Czyli nawet nie możemy zakładać, że Bóg w jakikolwiek sposób jest zmienny. Stąd to tłumaczenie w 13 wersecie 23 rozdziału Hioba, tak? Że lecz on jest niezmienny, tak? Wehu ve'echod, tak? On jest niezmienny. Dalej tekst mówi, któż go odwróci? Umi yeshivenu. Umi to zaimek wskazujący. Nie? On wskazuje ten zaimek na to, że pytamy, tak? Któż? Stąd takie tłumaczenie. Któż? Któż? Yeshivenu. Szuf, hebrajski czasownik szuf oznacza zawrócić, wrócić z powrotem. Yeshivenu to jest forma tak zwana hifil. Forma hifil. Każdy czasownik hebrajski ma jakby kilka znaczeń i jest tak zwane znaczenie proste, tak, czyli zawrócić, wrócić na przykład z powrotem, tak, w przypadku wyrazu szuf. Ale jest też tak zwane znaczenie podkreślające, uwydatniające, czyli na przykład w oczywiście stronie czynnej, stronie biernej, tak samo, ponieważ każdy czasownik może być tak, tak rozumiany, czyli, że on naprawdę zawróci lub on naprawdę będzie zawrócony. I jest właśnie forma hifil, jest też forma hafal, ale hafal to jest po prostu strona bierna od hifil, formy hifil. To jest znaczenie sprawcze czasownika ze wskazaniem na aktywność ze strony podmiotu. Czyli, że ktoś coś sprawił, że się wydarzyło, tak? Innymi słowy, jeżeli odniesiemy to, w ogóle forma hifil to jest forma budowy rdzenia wraz z jego przyrostkami, tak? Taka forma składni. Więc stąd mamy yeshivenu, tak? Mamy przyrostki i mamy sam rdzeń, którym jest czasownik szuf. Zatem pytanie jest o sprawczość. I umi wskazuje na właśnie to, że pytamy o to, tak? Więc pytanie, które stawia Hiob jest, że Bóg jest jeden, w znaczeniu, że jest wyjątkowy. I pytanie jest, któż
jest w stanie go zawrócić. Tak? Kto jest w stanie spowodować, że czynnie spowodować, tak? Czyli mieć taką moc, żeby móc stanąć wobec Boga i powiedzieć stop, dalej nie przejdziesz. Dalej nie przejdziesz. Tak? Słynne no pasaran. To jest pytanie. Czy ktoś ma moc taką jak Bóg, aby stanąć przeciwko Jahwe i powiedzieć mu dalej nie pójdziesz, zawracaj. Twoja wola się tutaj kończy. W tym miejscu, gdzie ja stoję. To jest pytanie Hioba. I zwróćcie dalej. Dla niego jest to pytanie retoryczne. On mówi tak. Bo on wykona, tak, czyli chodzi o Boga, co postanowił o mnie. I tutaj jest również użyta forma hifil czasownika szalam, który oznacza wprowadzić pokój i tak dalej, ale również wypełnić i doprowadzić coś do końca. Stąd mamy jaszlim w tekście hebrajskim. To jest trzecia osoba liczby pojedynczej. I właśnie to jest ta forma, strona, jest forma niedokonana hifil. Tryb niedokonany w formie hifil. W ten sposób powinienem powiedzieć. Więc wyraża to działanie w stronie czynnej. Tak? Czyli on wykona. Pytanie jest to, od czego zaczyna Hiob. Bóg jest jeden, wyjątkowy. Czy ktoś wobec tego innymi słowy nie ma nikogo, kto mógłby stanąć, tak? Naprzeciwko niego. To jest odpowiedź na to pytanie, któż go jest w stanie zawrócić. Skoro Bóg jest taki, jaki jest, to nie ma nikogo innego, kto byłby mu równy i byłby w stanie powiedzieć Bogu stop. I dlatego mówi, bo on wykona, tak? Jaszlim. Doprowadzi do końca. Wszystko. Doprowadzi do końca. A co postanowił o mnie? Tak, huki. To jest, wskazuje na mówiącego ten czasownik. Co postanowił o mnie? I tu jest ważne to słowo huki, dlatego że to jest czasownik hok, który oznacza postanowienie, wydanie dekretu. Tak? Czyli coś, co jest jakby zapisane, swego rodzaju, nie chcę powiedzieć ustawa, ale taki właśnie, jak na przykład mamy prezydenta i wydaje dekret, to oznacza wyraz hok, więc coś, co zostało zadekretowane, czyli on doprowadzi do końca to, co postanowił, to, co zadekretował. Wróćmy jeszcze raz do tekstu, żebyśmy mieli jakby spójny obraz tego, co mówi Hiob. Hiob mówi, że Bóg jest jeden, wyjątkowy, nie ma nikogo takiego innego. W związku z tym zadaje retoryczne pytanie, czy jest ktoś wobec tego taki, kto może stanąć i powiedzieć Bogu stop, dalej nie pójdziesz? To jest pytanie związane z tą wyjątkowością Boga. Skoro Bóg jest wyjątkowy, to czy może być ktoś, kto stanie wobec Boga i powie mu dalej nie pójdziesz ze swoją mocą i władzą? Koniec. Tu się twoja boska władza kończy. I dalej mówi, czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni. Oczywiście, że tak. To, co Bóg pragnie, to uczyni. On wykona wszystko to, co postanowił o mnie. Innymi słowy, jego wola jest nadrzędna w stosunku do wszystkiego. Jeżeli Bóg coś pragnie uczynić, to uczyni. Ponieważ nie ma nikogo, kto by stanął i powiedział Bogu, dalej nie pójdziesz, zawracaj. I on wykona wszystko, co postanowił o mnie. Czyli zwróćcie uwagę, Bóg nie tylko postanawia w wymiarze jakimś kosmicznym, tak, bardzo szeroko, ale również postanawia w wymiarze jednostkowym, czyli
patrzy na ma postanowienie, jakby to ująć, ma postanowienie w stosunku do jednostki, do człowieka, do każdego pojedynczego człowieka. My nie tylko odgrywamy, bierzemy jakiś udział w jakimś ogromnym, gigantycznym, kosmicznym, uniwersalnym, boskim planie, ale też Bóg zwraca uwagę i szczegółowo postanawia o nas, każdej osobie, pojedynczo. I kończy to wszystko Hiob sformułowaniem. U niego jest wiele takich przykładów. Czyli innymi słowy, ja nie jestem wyjątkowy. To, co mówi Hiob. Nie jestem wcale wyjątkowy. Nie jestem tutaj jakimś pojedynczym przypadkiem, na którym Bóg czyni to, co czyni. Tylko takich przypadków jest mnóstwo. Nikt z nas nie jest wyjątkowy w związku z tym. I są to słowa natchnione. Więc one się odnoszą nie tylko do Hioba, ale również do każdego z nas. I zaraz zobaczymy sobie to na drugim przykładzie. Mianowicie psalm 139. Przeczytajmy sobie ten psalm, bo on jest naprawdę piękny, niesamowity. I naprawdę przeprowadza człowieka do takiej postawy pokory, kiedy rzeczywiście szczerze podejdziemy do tego psalmu. I psalmista woła tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Okej, ktoś powie, no Bóg ma wiedzę na ten temat. Okej, idźmy dalej. Zwróć uwagę teraz na werset 4. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Zwróć uwagę na to, co mówi autor tego psalmu. Choć jeszcze na moim języku nie pojawiło się słowo, jeszcze nie wypowiedziałem tego słowa. Nikt go nie słyszał. Nikt. Bóg już je zna, całe. Na podstawie czego? I dalej. 5 werset. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Co to znaczy? Bóg jest wszędzie. Jest w każdym, ogarnia każdy wymiar człowieka. I mówi, i kładziesz na mnie swoją dłoń. Kiedy Bóg kładzie na kimś dłoń, to znaczy, że jego moc spoczywa na tym człowieku. Bóg kładzie dłoń i kieruje człowiekiem, tak? Innymi słowy, moc Boża kieruje tym człowiekiem. I 6 werset. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Jaka wiedza? Ta, którą wcześniej słyszeliśmy, tak? Że Bóg wie wszystko o człowieku do tego stopnia, że zna ludzkie słowa, zanim my sami je wypowiemy. On już wie, że my je wypowiemy. I jakie słowa wypowiemy? Nie tylko wie, ale on tym wszystkim kieruje. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. I w związku z tym psalmista mówi, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła. Jak często się spotykam z takimi stwierdzeniami, kiedy mówię o suwerenności Bożej, czy gdzieś tam ktoś mówi o suwerenności Bożej, a jak widzę w ludziach taki swego rodzaju bunt i niechęć, jak, to ja nie jestem wolny w pełni, ja nie jestem niezależny, to co, jestem marionetką tylko? Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy jesteś marionetką, czy nie jesteś marionetką, nie chodzi o to, czy Bóg ma władzę nad tobą, czy nie ma nad tobą. Chodzi o postawę człowieka względem Boga. To jest najważniejsze. Nie to, czy Bóg i w jaki sposób Bóg nami kieruje. Dlatego psalmista mówi, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. On też tego nie pojmuje. On też tego nie pojmuje. Ta wiedza jest zbyt cudowna. Innymi słowy, jest nie do pojęcia. Ta wiedza o tym, w jaki sposób Bóg człowieka prowadzi, w jaki sposób to wszystko się dzieje, jest dla nas nie do pojęcia, nie do zrozumienia. Mówi, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Innymi słowy, Panie, stoję w pokorze, wiem, że tak jest, nie wiem, w jaki sposób to czynisz,
ale staję przed Tobą w pokorze, bo widzę Twoją wzniosłość i Twoją cudowność. Bo widzę, kim jesteś. I dalej mówi psalmista. To są słowa, zanim przejdziemy dalej, to są słowa o Bożej suwerenności. O tym, że Bóg jest władcą nie tylko w wymiarze kosmicznym i uniwersalnym, ale również w takim wymiarze relacji z poszczególnym człowiekiem. I pisze dalej psalmista tak. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed tym obliczem ucieknę? Innymi słowy, nie ma miejsca, w którym można się ukryć przed Bogiem. Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. Gdybym się skrył, uwaga, w świecie zmarłych, jesteś i tam. My czasami mamy takie wyobrażenie, że Bóg jest w niebie, ale tam gdzieś piekło, Szeol, te wszystkie rzeczy, tam Boga nie ma. Owszem, jest. Owszem, jest. 9. werset. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, uwaga, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciła Twa prawa dłoń. Prawa dłoń to jest znak mocy Bożej, tak? Innymi słowy, nie ucieknę Bożej mocy. Nawet gdybym się... Wyobraźcie sobie tego człowieka, który stoi i widzi jutrzenkę, tak? Coś, co jest nieuchwytne. I mówi, że gdyby mi się udało tam dotrzeć, tam, to by znaczyło, że Bóg mnie tam zaprowadził. Gdybym nawet chciał uciec i dotarł tam, to by i tak znaczyło, że Bóg mnie tam doprowadził. Uchwyciła mnie Twoja prawa dłoń, tak? Czyli Twoja moc. Twoja moc mnie tam prowadzi. I dalej, werset 11. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie skryje i niech noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień, mrok znaczy tyle, co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Zwróć uwagę na to, co mówi psalmista. Dziękuję. Za co? Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. To jest postawa pokory wobec Boga. Nie, jakim prawem Bóg będzie decydował teraz o tym, co ja robię. Ja jestem wolną jednostką. Postawa człowieka, który staje przed Bogiem, to jest właśnie postawa tego psalmisty. Panie, wszystko, co czynisz, jest zbyt wzniosłe i cudowne, nam to pojął. Wiem tylko, że Twoja moc mnie wszędzie prowadzi. Wiem, że gdziekolwiek się udam, to dlatego, że Ty tego chcesz. Wiem, że nawet słowa, które wypowiem, Ty je znasz, zanim ja je wypowiedziałem. I dziękuję Ci za to. I dziękuję Ci za to, bo dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Jestem Twoim dziełem. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Zwróćcie uwagę, 15 werset, żadna moja kość nie usza Twojej uwadze, tak? Bóg konstruując w łonie matki, nie pominął nawet najmniejszej drobnej kosteczki. Choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. I dalej, werset 16. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym... I uwaga teraz! Na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Może powtórzę, dla wielu być może to umyka. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Tak, to jest odniesienie się do tego, co przed chwileczką psalmista powiedział. Tak, utkałeś mnie, uczyniłeś mnie, zrobiłeś mnie, udoskonaliłeś mnie jako Twoje stworzenie. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Cały czas mnie obserwowałeś, kiedy byłem jeszcze w łonie matki. I uwaga, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. A więc Bóg miał postanowienie o każdym człowieku, zanim jego dni zaistniały, innymi słowy, zanim się narodził, zanim powstał. Pamiętacie? Hioba, o czym chwilę wcześniej mówiliśmy, wykona wszystko, co postanowił o mnie. Wszystko. Hok, co zadekretował. Hoki, co zadekretował, tak? Wszystko. I 17 werset zaczyna się od słowa, cóż powiem? Wobec tej tajemnicy człowiek może stanąć tylko i wyłącznie w milczeniu. Co mądrego można powiedzieć?
ja jestem niezawisły, ja jestem wolny i Pan Bóg musi się ograniczyć. No ale mądrze powiedział ktoś. Straszne wielkie mądrości. Słyszę to cały czas. Weźmy przykład z postawy psalmisty. Cóż powiem? Zdaję sobie sprawę z tego, kim jesteś, Boże. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja rzeczywistość nie zaistniałaby, gdybyś tego nie chciał. Zdaję sobie sprawę, że moja rzeczywistość jest zapisana w Twoim zwoju, zanim którykolwiek z dni tej rzeczywistości zaistniał. Jesteśmy w stanie przewidzieć choćby minutę do przodu? Okej. Minuta na przewidywanie. Ja dalej nie wiem, co się stanie za minutę. Nikt z nas tego nie wie, ale Bóg to wie. Dlaczego? Dlatego, że tak postanowił. Huki. Hiob. Tak postanowił. I dalej werset 17. Jak cenne są Twoje myśli, o Boże, jak niezliczone. Zwróćcie uwagę, jak niezliczone. Werset 18. Gdybym chciał je zsumować, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. O, gdybyś zechciał, Boże, rozprawić się bezbożnym. Dość już mam ludzi czyhających na moją krew. Tych, którzy Cię nie znieważają i daremnie wynoszą Twych wrogów. Czy nienawidzących Ciebie nie ma w nienawiści, Panie? I czy nie czuję odrazy do zbuntowanych przeciw Tobie? Odcinam się od nich całkowicie, stali się moimi wrogami. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani, i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. To nie jest tak naprawdę prośba o to, żeby Bóg się dowiedział. Przed chwileczką wyraźnie psalmista powiedział, wszystkie dni są zaplanowane, znasz mnie doskonale, wiesz nawet, zanim ja cokolwiek powiem, ty już wiesz, że to powiem. Czy Bóg naprawdę, taki Bóg potrzebuje badać, żeby się dowiedzieć cokolwiek? Nie, to jest nam potrzebne. Bo kiedy Bóg bada, to my się dowiadujemy. Wierzcie mi, kiedy Bóg bada nasze wnętrze, my się dokładnie dowiadujemy, co jest w naszym wnętrzu. Jakie są nasze myśli, jakie są nasze pragnienia, jakie są wartości, jaki jest nasz stosunek do Pana Boga. Jaki jest nasz stosunek do władzy Bożej, tak? Do Jego suwerenności, do tego, kim On jest, co uczynił, dlaczego uczynił, w jaki sposób uczynił. To wszystko są istotne rzeczy. I trzeci przykład, żeby mi nikt nie zarzucił, że tylko Stary Testament, niektórzy tam Stary Testament, a Nowy, proszę bardzo, Nowy. A List do Efezjan, rozdział 1, wersety 4-11. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata. Mamy ramy czasowe. Przed założeniem świata. Tak? Czyli to, co Bóg czyni, wybór, jest przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Zwróćcie uwagę. Celem tego wyboru jest to, byśmy my byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Niemniej wybór dokonuje się zanim świat powstał. Wybrał nas, tak? Przypomnę jeszcze raz, zaimek nas. Nie wybrał, abyśmy byli święci i nienaganni, tylko wybrał nas, abyśmy byli, tak? Innymi słowy, wybór nie dotyczy tego, by ludzie byli święci i nienaganni. Ja nie wiem, dlaczego wielu pomija tutaj ten zaimek nas i widzi tylko, abyśmy byli święci i nienaganni. No, innymi słowy, by ludzie byli święci i nienaganni przed Bogiem. To wybrał Bóg. Nie. Bóg wybrał nas, tak? Po to byśmy byli, tak? Ale wybrał nas przed założeniem świata. I dalej, przeznaczył nas ponownie dla siebie ku usynowieniu. Nie przeznaczył ku usynowieniu, tylko przeznaczył nas ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa. I uwaga, ponieważ nie mówimy teraz o wyborze, mówimy o suwerenności Bożej, według upodobania swojej woli. Czyli wybrał do odpowiedniego celu i przeznaczył do odpowiedniego celu według upodobania swojej woli. Nie według naszej woli, nie według naszych decyzji, nie według tego, czy uwierzyliśmy, czy nie uwierzyliśmy, ponieważ nie mogliśmy uwierzyć, dlatego że wybór dokonany był zanim świat powstał, więc nikogo z nas nie było.
wybór jest dokonany w przeszłości wiecznej. Znaczy, to jest przeszłość dla nas, ale to jest wieczność, tak? Wybór był dokonany zanim ktokolwiek z nas powstał. Zanim dinozaury powstały. Zanim świat powstał. Jeżeli ktoś, wiecie, uznaje Big Bang czy inne rzeczy, czy nie uznaje, nie ma znaczenia, zanim to cokolwiek było, tak? Już Bóg wybrał, postanowił. Według upodobania swojej woli. Innymi słowy, nie ma w nas nic, co by mogło powodować, że Bóg decydowałby się, aby wybrać kogoś lub cokolwiek, lub przeznaczyć go do czegoś. Tak? Bo my czasami, na przykład, daję przykład tej drużyny piłkarskiej, bo my kiedy wybieramy na przykład, pamiętacie ze szkoły podstawowej albo średniej, jak tworzyło się drużyny i ktoś wybierał sobie do drużyny piłkarskiej swojej, to zazwyczaj miał jakieś preferencje w stosunku do tego, czy tego, czy tego, czy tego, prawda? Albo ten szybciej biega, albo ten jest fajny, bo różne są preferencje. Ale w przypadku Boga nie ma w nas nic, co by powodowało, że Bóg by postanowił, wybiorę tego, 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 czy tamtego. Nie ma czegoś takiego. Według upodobania swojej woli. Bóg wybrał według upodobania, Bóg wybrał i przeznaczył. Według upodobania swojej woli. To jest niesprawiedliwe, to jakże tak można, to przecież Pan Bóg jest niesprawiedliwy. Nie, nie, nie. Mówiąc, że Bóg jest niesprawiedliwy, jesteś niesprawiedliwy. Dlatego, że Bóg nie jest nam nic winien, absolutnie nie jest nam nic winien, dał nam życie, za co my powinniśmy dziękować Mu i Go uwielbiać. Tymczasem my tego nie czynimy. Jako ludzkość. Jako upadła ludzkość w Adamie my tego nie czynimy. Wobec tego jedyne, co Bóg nam jest winien, to jest sprawiedliwy osąd. A jeżeli dokonałby sprawiedliwego osądu, jak mówi Pismo, to któż się ostoi? Któż? Innymi słowy, retoryczne pytanie. Nikt. Gdyby Bóg dokonał sprawiedliwego osądu, nikt się nie ostoi. Wszyscy idą tam, gdzie zasłużyli. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie, Bóg jest sprawiedliwy. I gdyby, jak, będąc sprawiedliwy, powinien nas wszystkich wysłać do miejsca ostatecznego potępienia. Wszystkich. Co do jednego. Bez wyjątków. Ale Bóg jest miłosierny. Dlatego tego nie czyni. Więc zarzucać mu, że Bóg wybrał sobie ludzi do zbawienia, bo jest to jest niesprawiedliwość po stronie Boga, to jest absurd po stronie człowieka, a nie niesprawiedliwość po stronie Boga. I dalej, 6 werset. Dla uwielbienia chwały swojej łaski. To jest to, po co Bóg to wszystko czyni, tak? Bóg czyni wszystko według upodobania swojej woli dla uwielbienia chwały swojej łaski. A obdarzył ją nas w swoim umiłowanym Chrystusie, tak? W swoim Synu. W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił. Tak? Bóg okazał nam wszelką łaskę, tym, których wybrał i których przeznaczył. Okazał wszelką łaskę w Chrystusie Jezusie, oznajmiając tajemnicę swojej woli, według swego upodobania ponownie. To jest, Bóg tak chciał, Bóg tak sobie upodobał, które sam w sobie postanowił, sam w sobie postanowił, tak? Bóg postanowił upodobać sobie objawienie wielkiej tajemnicy swojej woli. Oczywiście dalej Paweł to wyjaśnia, tak? O tym, że Bóg wybrał i przeznaczył pewnych ludzi z różnych narodów i tak dalej, języków, ludów, plemion, do tego, aby byli usynowieni, czyli adoptowanymi synami Bożymi, a przez to święci i nagani stali przed Jego obliczem. Ale wszystko to dzieje się dlatego, że On to postanowił. Na to kładziemy dzisiaj nacisk.
wobec stwierdzenia Kościoła mocy, nie wiem czyjej mocy, że Bóg nie jest suwerenny. Że Bóg jest ograniczony w swoim działaniu. Przez człowieka. I dalej czytamy. Aby w zarządzeniu pełni czasu wszystko zebrał w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. I uwaga, werset 11. W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału przeznaczeni według postanowienia tego, uwaga, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Ta panta energuntos kata en bulentu telematos autu. Bule to jest rada, ale też może być cel. Ale chodzi o to, że ani rada, ani cel nie jest na zewnątrz Boga. Czyli nikt inny nie ustanowił celu, ani nikt inny mu niczego nie doradzał. Nie był w stanie, ponieważ postanowienie było podjęte wtedy, kiedy nikogo nie było oprócz samego Boga. Nikt inny nie istniał, tylko Bóg. Dlatego Bóg jest jedyną istotą, która jest w pełni wolna, ponieważ nikt, żaden zewnętrzny czynnik nie jest w stanie determinować jej woli. Ludzka wola jest determinowana przez wiele, wiele, wiele czynników. Wiele czynników. A przykładowo, mam ochotę na torta, ale brzuch mnie boli, więc nie zjem torta, prawda? Mam ochotę wyjść na spacer, ale leje. No, ostatecznie mógłbym pójść. Ale jednak coś próbuje determinować moją wolę, tak? Chociażby warunki atmosferyczne. I takich przykładów możemy znaleźć wiele. Wiele. Kiedyś pytałem pewne osoby, czy lubi flaczki? Powiedziała, że nie. A czy lubi tam jakąś inną potrawę, już nie pamiętam co? Tak, jak najbardziej. Mówi, to gdybym ci postawił flaczki i tą drugą potrawę, którą byś wybrała? No oczywiście tą drugą potrawę. A dlaczego nie flaczki? Bo jej nie lubię. Czyli coś determinuje twoją wolę, tak? Smak, zapach, wygląd. Coś wpływa z tego wszystkiego, a może te wszystkie trzy rzeczy naraz, że ty tych flaczków nie chcesz, ale wolisz tą inną potrawę. Nie jesteś w pełni wolny. Gdybyś był w pełni wolny, to byłby 50 na 50, tak? Mogę to, wybieram. Tak? Tak u człowieka nie jest. Ale tak jest u Boga. Bóg jest w pełni wolny. Nie ma nic poza Nim, jakiegokolwiek zewnętrznej rzeczywistości, która by determinowała w jakikolwiek sposób, czy wpływała na Jego postanowienie. Zatem on, i tu Paweł składa świadectwo. Tej właśnie wolności Boga w 11 wersecie, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Wszystkiego. Innymi słowy, Bóg postanawia i to realizuje. To jest cała tajemnica, przed którą psalmista skłania głowę, ponieważ to dotyczy zarówno całego świata, całego kosmosu, jak i każdego poszczególnego człowieka, ponieważ Bóg wybiera ludzi. Wybiera i postanawia do różnych rzeczy. Do różnych rzeczy. Ale tutaj w tym przypadku mamy, to jest tekst soteriologiczny, więc do zbawienia. Już w razie mówimy, do czego Bóg wybrał i przeznaczył ludzi. Ale mamy świadectwo Hioba, mamy świadectwo psalmisty, że Bóg jest suwerennym władcą nad każdą osobą, nie tylko w jakimś ogólnym rozumieniu nad rzeczywistością stworzenia, ale nad każdą poszczególną osobą jest władcą suwerennym. Czyli każdy z nas, stając przed Bogiem, staje w obecności suwerennego Boga. Każdy z nas. Więc jak to się ma do tezy, że Bóg nie rządzi ziemią, władzę na nią przekazał człowiekowi i Bóg nie jest suwerenny wobec stworzenia? W jaki sposób się to ma? Jak mogę uznać tego typu stwierdzenie za prawdę? No nie mogę. W żaden sposób nie mogę. Bo kiedy patrzę na Pismo Święte, na Boże Słowo, na to, o co walczyli ojcowie reformacji i inni po nich, nasi bracia z przeszłości, byśmy mieli dostęp wolny do tego słowa, byśmy mogli studiować, czytać to słowo. Ludzie oddawali życie za to.
Ludzie oddawali życie za to. I patrząc teraz na to słowo, ja nie mogę uznać takiej tezy, która twierdzi, że Bóg jest, nie jest suwerenny, że Bóg jest zależny od człowieka w jakikolwiek działaniu tu. Kłamstwo. Zwykłe kłamstwo. Ja nie twierdzę, że ono musi wynikać ze złej woli, ale wydaje mi się, że wynika ono z tego, że zaprzecza się, iż Pismo Święte jest Bożym Słowem. Odrzuca się sola scriptura. I jak pamiętacie te tezy, które tydzień temu omawialiśmy, tezy Kościoła w mocy, tam ewidentnie widać, że odrzuca się Słowo Boże jako najwyższy autorytet. Najwyższy, jedyny autorytet. Poprzez takie kombinacje jak Jezus jest Słowem Bożym, więc Biblia nie może być Słowem Bożym. Jak nawet na to odpowiedzieć? Odrzuca się Słowo Boże, odrzuca się znaczenie Słowa Bożego tylko po to, aby nadać wyższą rangę swojemu własnemu nauczaniu. To jest tylko po to. A tego typu argumenty niestety wyciągają apologeci katolicy, tak, że ale one mają prowadzić do tego, że to Kościół jest tym nadrzędnym dawcą objawienia. Tak? Kościół. Jest całkowite zaprzeczenie temu, o co walczyli ojcowie reformacji. Więc jakiekolwiek odwoływanie się. Zresztą dam jeszcze ten przykład właśnie na tego typu podejście do sprawy. Ktoś mi przesłał to. Brat w Chrystusie jeden. To jest ze strony facebookowej, czy z profilu facebookowego pani się nazywa Księżo Polska. To jest dostępne u niej, więc nie jest to jakieś tam nie wiadomo co. Wiem, że ta pani jest bardzo mocno związana z Kościołem Mocy. I ten... Zwróćcie uwagę na to, co ona pisze. Cytuję najpierw z Biblii Warszawskiej. To jest Jan, rozdział 21, werset 25. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należało napisać. I dalej komentuje, czyli korzystamy z czegoś niekompletnego, niedoskonałego, choć osoba Boga, która między innymi za pomocą tego narzędzia poznajemy, jest kompletna i doskonała. Więc sobie przeciwstawia się Biblię, Boże Słowo, osobie Boga. Mówi się, to jest niekompletne, Bóg jest kompletny, to jest niekompletne. To jest argument katolicki, bardzo często stosowany, że Pismo Święte w pewnym momencie jest niekompletne i potrzebujemy tradycji teraz, abyśmy zrozumieli to, czego jakby w Biblii brakuje explicite. Więc potrzebujemy teraz tradycji, którą definiuje magisterium Kościoła. I ta pani robi dokładnie to samo. Robi dokładnie to samo. Tylko, że podejrzewam, że w tym przypadku tym magisterium to są apostołowie i prorocy Kościoła Mocy. Ale to samą sytuację mamy też w przypadku Świadków Jehowy. Tak? Tam organizacja tak, Świadków Jehowy, ciało kierownicze, to oni są tym magisterium. I oni teraz definiują, co jest objawieniem i w jaki sposób objawienie ma być rozumiane. Za każdym razem to samo. To jest element ludzki. To jest odrzucenie tego, co Bóg nam objawił, co apostołowie rozumieli nawet jako Słowo Boże. A w całym Piśmie Świętym, jak spojrzycie na Stary Testament, kiedy spisywane są księgi Starego Testamentu, jest mowa o tym, że i Słowo Boże przyszło do, i Słowo Boże doszło do, i Słowo Boże przemówiło do, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest, i te wszystkie słowo, co Słowo powiedziało, zostało spisane. Stąd mówimy o Piśmie Świętym jako o Słowie Bożym. Ponieważ Bóg to powiedział, Paweł napisał, tak? Wszelkie pismo jest co? Theopneustos. Tchnięte przez Boga, wyszło z Bożych ust. Dlatego mówimy na to Słowo Boże. Sam Paweł o tym mówił, w Liście do Koryntian. Że
że przyjęliście to, co my mówimy, jako Słowo Boże. A co innego Paweł mówi niż spisał? Czy coś innego Paweł mówi niż zapisał? No oczywiście Kościół katolicki, rzymski powie, tak, jest tradycja apostolska, tak. Nie, ponieważ Paweł sam świadczy, że tylko pisma, a po drugie Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale również pisze o Pawle, porównując listy Pawła do pism natchnionych. Nie mówi, że Paweł coś powiedział innego niż zostało spisane, ale mówi to, co do was pisze w listach. Jest praktycznie tej samej natury, co inne pisma. Pisma, które są natchnione. I teraz problem jest jaki? Ponieważ nie wszystko zostało spisane, wobec tego Biblia jest niekompletna, ergo jest nieważna, albo mało ważna. I my teraz całą resztę musimy poznawać z wewnętrznego objawienia, które daje nam Jezus przy pomocy Ducha Świętego. Ha? Każdy zdrowo myślący człowiek siądzie w tym momencie i powie, że co? Zwróćcie uwagę, każde tłumaczenie Biblii jest obarczone pewną interpretacją. I czasami niestety sami interpretatorzy się zaganiają w taki kozi róg. Wiele też innych, Biblia Warszawska, wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie myśliłby ksiąg, które należało napisać. I teraz zwróćcie uwagę, kiedy słyszymy takie coś, że należało napisać, w związku z tym każdy, jeżeli właściwie nie podejdziemy do tego tekstu, może zrozumieć, aha, czyli należało napisać inne książki, nie zostały spisane. Wobec tego czegoś w Biblii brakuje. Nie, tu musimy połączyć, gdyby miały być spisane, które należało napisać. Innymi słowy, gdyby miały być spisane, to należałoby je napisać. Tak? A nie, że należałoby je napisać, ponieważ nie zostały spisane. Jeżeli rozerwiemy ciąg logiczny w tym zdaniu, to mamy problem taki, jaki ma ta pani, jaki ma ten kościół. Nie, zresztą nie tylko ten kościół. Dlatego też na przykład tłumaczenie Biblii Tysiąclecia brzmi tak. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, zwróć uwagę, szczegółowo opisać, a które to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. I znowu, słuchajcie, te szczegółowo, to każdy mówi, okej, czyli każdą rzecz powinno się szczegółowo opisać. Tłumaczenie jest tragiczne. Ale to tłumaczenie jest też tendencyjne. Ponieważ ktoś to czyta, mówi, aha, czyli Jezus dokonał tylu innych rzeczy, że gdyby je szczegółowo opisać, to należałoby napisać tyle i tyle ksiąg. Albo trzeba by było napisać tyle i tyle ksiąg, które cały świat by nie pomieścił. W związku z tym brakuje. Biblia jest niekompletna. Jej brakuje. Naprawdę? Zwróćmy uwagę na ten tekst. Tekst grecki. Estin de kai. I zaś jest. Tak? Estin jest odej mi, czas teraźniejszy, strona czynna, trzecia osoba, liczba pojedyncza. Albo jest jeszcze, też możemy tak przetłumaczyć, ale D to jest zaś, kaj to jest spójnik, a zaś jest, albo i zaś jest. I teraz dalej mamy. Alla pola. Alla oznacza inne. To jest przymiotnik liczby mnogiej. Pola liczne. A przymiotnik również liczby mnogiej. Alla pola, czyli istnieje zaś inne liczne. Ha od hos, to jest zaimek, epojesen, aoryst, trzecia osoba liczby pojedynczej, strona czynna, tak? Czyli czyli istnieją inne liczne dokonane rzeczy w domyśle, ho Jezus, Jezus w mianowniku, hatina, kolejny wyraz, zaimek wskazujący na użyte rzeczowniki wcześniej, przymiotniki, przepraszam. No, w tym przypadku chodzi o te rzeczy, które są wyrażone przy pomocy dwóch przymiotników, alla pola. Istnieją też inne rzeczy, które uczynił Jezus, tak?
EAN to jest spójnik jeśli, grafetaj. To jest trzecia osoba liczby pojedynczej, strona bierna, tryb przypuszczający, by je spisać, dosłownie powinniśmy tłumaczyć. Jeśli by je spisać, kat hen w 1, hen jest od hajs, od 1, więc innymi słowy w 1 albo według jednego, innymi słowy oddzielnie. Tak? To, co na przykład Biblia katolicka tłumaczy jako szczegółowo. Dlaczego szczegółowo? Szczegółowo ma no, inny wymiar, inne znaczenie. Szczegółowo to znaczy, że każdą rzecz bierzemy i bardzo szczegółowo ją opisujemy. Czyli innymi słowy, Jezus wyszedł rano, otworzył drzwi, które były dębowe i miały klamkę mosiężną i wyszedł rano i miał na sobie sandały koloru czerwonego. To byłoby szczegółowy opis. Ale czy my potrzebujemy takiego opisu do czegokolwiek? No nie. Do czego nam jest potrzebny? Czy naprawdę musimy wiedzieć, jakiego koloru miał sandały Jezus, kiedy wychodził rano z domu? Do niczego nam to jest niepotrzebne. Zatem tu nie chodzi o szczegółowość opisu, tylko że gdyby każdą rzecz oddzielnie opisać, którą Jezus kiedykolwiek uczynił, oud auton oimoi ton kosmon choresai. Autonoj moi trzeba potraktować jako oddzielne sformułowanie, ponieważ to jest przypuszczam. Sam przypuszczam. To jest to, co o sobie Jan mówi. Ale połączyć by trzeba było oud ton kosmon choresai. Że nie mógłby świat pomieścić. Ta grafomena Biblia napisanych ksiąg. Innymi słowy, że sądzę, i gdybyśmy, innymi słowy, okej, okay, dobra, inaczej. Ja chcę powiedzieć w ten sposób, że gdybyśmy spisali wszystkie rzeczy, które Jezus kiedykolwiek robił oddzielnie, to świat nie pomieściłby ksiąg, które można by było napisać. Tyle. To nie jest świadectwo o tym, że Biblia czegoś nie zawiera, że Biblia jest niekompletna, tylko mówi, że poza tymi rzeczami, które zostały spisane w Biblii, istnieją inne, które nie zostały spisane w Biblii, a były tak liczne, że gdyby je spisać, to świat nie pomieściłby ksiąg. Taka hiperbola ze strony Jana. Dzisiaj w świecie elektroniki to by się wszystko zmieściło pewnie w iluś tam terabajtach informacji. Ale skupiając się tylko na tym i jeszcze na takich, no niestety niezbyt szczęśliwych tłumaczeniach mojej opinii, na przykład tutaj chyba miałem też takie tłumaczenie z przekładu dosłownego Zaręby i tu już jest lepsze, gdzie czytamy, Jezus dokonał też wielu innych rzeczy, gdyby je spisać jedno po drugiej, czyli oddzielnie, tak? Myślę, że sam świat nie pomieściłby pisanych o tym zwojów. I to już jest lepsze tłumaczenie. No, ale co do istoty sprawy. I teraz zarzut wobec tego na podstawie tego fragmentu tej pani jest, czyli korzystamy z czegoś niekompletnego, niedoskonałego. Choć osoba boska, którą między innymi za pomocą tego narzędzia poznajemy, jest kompletna i doskonała. No nie. Ponieważ jeżeli się cofniemy jeden rozdział do tyłu, jeden rozdziałik, tak? Do 20 rozdziału Jana, wersety 30 do 31. Czytamy tam tak. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Po zmartwychwstaniu. Nie zostały one spisane w tej księdze. Czyli Jan mówi, że było wiele rzeczy, które Jezus dokonał wobec swoich uczniów. Nie zostały one spisane w tej księdze. I dalej mówi, te natomiast zostały opisane po to, czyli te, które zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Taki jest cel spisania tych rzeczy, które zostały spisane. Abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, czyli posłanym, namaszczonym, naszym Zbawicielem, Synem Boga. I abyśmy wierząc mieli życie wieczne. To jest cel spisania tego wszystkiego, co zostało spisane. Czyli Jan mówi, nie jest moim celem spisać wam wszystkiego, co kiedykolwiek Jezus uczynił, bo jest to do niczego niepotrzebne.
Natomiast to, co jest wam, czytelnikom, potrzebne do tego, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście przez to mieli życie wieczne, to wam spisałem i to wam daję. W jaki sposób się to ma zatem do twierdzenia pani księżopolskiej, tak? Z Kościoła Mocy, która mówi, że Biblia jest niekompletna i niedoskonała. Jest to arbitralne, całkowicie stwierdzenie tej pani, a zapewne tego całego Kościoła, który ma na celu wywyższenie nauczania pana Cyrońskiego, które zaczyna nabierać charakteru theopneustos w tym Kościele. Zwróćcie uwagę, to pisze w nawiasie, którą między innymi za pomocą tego narzędzia poznajemy. Aha, że osobę boską, przepraszam. Okej. Okay. Czyli jej chodzi o to, że Biblia dla niej, zapewne też osobowego Kościoła Mocy, jest jednym z narzędzi, przez które poznajemy Boga. Jakie są inne narzędzia? No oczywiście tam zakładam, że jakieś wewnętrzne prowadzenie, tak, bo to pisało w tych tezach wcześniej, które tydzień temu żeśmy sobie tam omawiali. Ponieważ według tej pani my nie możemy poznać boskiej osoby, która jest kompletna poprzez niekompletne narzędzie. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że mamy kompletnie poznać osobę boską. W którym miejscu Biblii to pisze? Gdzie? Czy człowiek jest w stanie poznać kompletnie osobę boską? Absolutnie nie. Natomiast tyle, co mamy poznać, tyle Bóg nam dał. Tyle Bóg nam dał. I objawił nam w swoim słowie, które w związku z tym jest kompletne, ponieważ Bóg dał nam tyle, ile chciał nam przekazać. W związku z tym jest kompletne. Ale dla kogoś, kto odrzuca sola scriptura, dla kogoś, dla kogo potrzebne jest jakieś inne źródło objawienia, czyli jak na przykład dla Kościoła Rzymskiego jest to magisterium Kościoła i definiowana przez to tradycja, czy jak dla tej pani jakieś wewnętrzne prowadzenie, co de facto równa się nauczanie Artura Cyrońskiego, no to wówczas Biblia nie może być kompletna. Absolutnie nie może być kompletna. Ponieważ gdyby była kompletna, to by oznaczało, że nic więcej nie potrzebujesz. To by oznaczało, że nie potrzeba ci jakichś dziwnych rzeczy. No ale skoro ci są potrzebne, to Biblia nie może być kompletna. Ona musi być niekompletna. Tak? Ona musi być pozbawiona tego elementu spójności wewnętrznej. Tak? No właśnie. Smutne. To jest bardzo, bardzo, bardzo smutne, że ludzie oddawali życie, a dzisiaj ci, którzy uważają się za spadkobierców tych ludzi, robią tego typu rzeczy. Mówiąc o jakiejś nowej reformacji. Ja już dziękuję za taką reformację. Naprawdę dziękuję za taką reformację. Kochani, to tyle na dzisiaj. 11 listopada, Święto Niepodległości. Miejmy nadzieję, módlmy się i trzeba się modlić do Boga o ochronę dla swojego ludu. Ale módlmy się też za ten kraj, żebyśmy rzeczywiście byli niepodlegli, bo kiedy świętujemy się niepodległość, tak? Czyli nie podlegamy nikomu, jesteśmy suwerennym krajem. No niestety te warunki geopolityczne w wymiarze światowym się zmieniają bardzo mocno i wygląda na to, że kolejna fala jakichś totalitaryzmów niestety zagraża temu światu, więc dlatego ta modlitwa jest tak bardzo, bardzo potrzebna. Nie bezmyślne skupianie się tylko i wyłącznie na sobie, ale takie stanięcie prorocze, tak, i wskazywanie ludowi Bożemu, że idą zagrożenia. Dlatego też módlmy się za ten kraj, abyśmy rzeczywiście byli niepodlegli. To znaczy, żebyśmy się też my, jako obywatele tego kraju, czuli wolni i swobodni w naszych prawach w tym kraju. Nie tylko, żebyśmy słuchali wiecznie w telewizji o tym, że jesteśmy niepodlegli i nie będziemy nikogo się słuchali, a de facto robimy zupełnie coś innego, ale żebyśmy rzeczywiście w tym kraju, niezależnie od tego, kim jesteśmy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy prawo, czy lewo, nie ma znaczenia, ale żebyśmy w tym kraju czuli się wolni, swobodni, mieli prawo do wypowiadania swoich myśli, swoich uczuć, nawet jeżeli się inni z nami nie zgadzają. Oczywiście w poszanowaniu wzajemnym, ale żebyśmy mieli prawo do tego wszystkiego. O to się, kochani, módlmy, bo nie wiadomo, w jakim świecie możemy się obudzić za 5, 6, 10 lat, tak? A może i szybciej.
Różnie to jeszcze może wyglądać, tak? Więc nie przyjmujmy stanu takiego, jaki dzisiaj mamy w tym kraju, za stan już nienaruszalny, tak? Ponieważ nasi ojcowie, jak się rozmawia czasami ze starszymi osobami, które przeżyły, a ja miałem okazję rozmawiać z osobami, które przeżyły pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, cały komunizm, często z perspektywy sowieckich kołchozów, różnego rodzaju gułagów i tak dalej. Ci ludzie, kiedy byli młodzi, byli przyzwyczajeni do pewnego stylu życia. Niektórzy z nich urodzili się w wolnej Polsce, niektórzy jeszcze pod zaborami. Ale byli przyzwyczajeni do pewnego spokoju, wsi cudowna, wsi radosna. Nic bardziej mylnego. Przyszły czasy, kiedy zaraz za ich oknami przewalały się fronty. Przejeżdżali w jedną stronę Rosjanie, w drugą stronę Niemcy, Prusacy, jeszcze wtedy pierwsza, druga wojna, przejeżdżało Gestapo, NKWD, później prześladowania, wyjazdy do Polski, przesiedlenia. Tu w Polsce też nieciekawie. A no właśnie. I także nie bierzmy tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, za wieczną i ostateczną, bo nowe pokolenia, które się rodzą, one myślą, że to tak ma być. Nigdy nie możemy być pewni. Nie możemy też być niczego pewni w świetle też Bożego Sądu. To jest rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć, ale odkładam ją na za tydzień, ze względu na ten materiał, który przesłał mi brat w Chrystusie na temat tego wpisu tej pani z Kościoła Mocy. Ale Sąd Boży jest nad światem i Sąd Boży jest nad tym narodem i nad Kościołem. I musimy w świetle tego mieć świadomość, że Bóg przynosi też miecz. I że wcale nasza pozycja jako kraju demokratycznego i niepodległego nie jest taka nienaruszalna. Musimy o tym pamiętać też, czerpiąc lekcje z historii też. Ludzie dzisiaj są troszeczkę odcięci od historii. Również tej Kościoła historii. Są odcięci. Są jakby wyrwani z rzeczywistości, która poprzedzała, i żyją w takiej bańce swojego własnego Matrixa, który sobie ustanowili i myślą, że tak już będzie na wieki wieków. No nie, historia magistra vitae jest, jak mówił Cyceron, że historia jest nauczycielką życia i dzieckiem jest ten, kto nie zna historii i wiecznie pozostaje dzieckiem, naiwnym dzieckiem. Dlatego uczmy się historii, kochani, i w świetle tego wszystkiego módlmy się za nasz kraj, aby rzeczywiście pozostał niepodległy i abyśmy my byli wolnym narodem, znaczy narodem ludzi wolnych. No i módlmy się też, kochani, za ludzi, którzy są związani z Kościołem Mocy, tak, bo ta moc, jaka tam się objawia, to ja nie mam pojęcia, jaka to jest moc, ale nie ma to nic wspólnego z tym, co oni sobie uzurpują. Kochani, wybaczcie, jeśli to były ostre słowa, ale temat jest niezwykle ważny, ponieważ kwestia też sola scriptura, kwestia autorytetu Bożego Słowa, to jest też kwestia życia i śmierci. I to nie życia i śmierci fizycznej, tylko życia i śmierci, życia lub śmierci wiecznej. Tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Okej, wszystkich was, kochani, serdecznie pozdrawiam, błogosławię i jak Bóg da, zobaczymy się za tydzień.